Witajcie kochani w filmie, do którego nagrania skłoniły mnie Wasze częste pytania a propos stosowania Zoflory. Wiele z Was od niedawna ma do czynienia z tym produktem i nie do końca wie, jak i gdzie go używać. Mam nadzieję, że tym filmikiem rozwieję Wasze wątpliwości i pomogę w odpowiednim używaniu tego produktu. Przyznam Wam szczerze, że zastosowań tego produktu jest tak wiele, że na pewno o czymś zapomnę. Więc jeśli tak będzie, proszę piszcie w komentarzach, do czego Wy jeszcze używacie. Może komuś ta wiedza się przyda. Zoflorę możecie stosować rozcieńczoną, jak i nierozcieńczoną z wodą. Moja buteleczka ma 1 litr. Producent zaleca jedną zakrętkę na 400 ml wody. Ja do mojej wlałam dwie zakrętki. Taki roztwór jest gotowy do użycia na praktycznie każdej powierzchni. Producent zaleca jednak, by nie czyścić nimi powierzchni malowanych i drewnianych. Moje pierwsze zastosowanie Zoflory to czyszczenie i dezynfekcja AGD. Boki i uszczelki zmywarki, fronty szafek kuchennych, dezynfekcja mikrofalówki czy lodówki. Zoflora sprawia, że wszystko jest pięknie zdezynfekowane. Ja jednak, jeśli chodzi o lodówkę czy mikrofalówkę, zawsze dokładnie przycieram później wszystko mokrą, czystą ściereczką i wycieram do sucha ręcznikiem papierowym, mimo iż producent tego nie rekomenduje. Możecie równie dobrze przy czyszczeniu większych powierzchni rozcieńczyć Zoflorę w misce lub zlewie. Ja tak bardzo często robię, gdy myję kosze na śmieci czy szafkę pod zlewem. Wtedy kosze łatwo całe się mieszczą i mogę je dokładnie umyć. Mój trik na świeży zapach z koszy na śmieci to wylanie niewielkiej ilości Zoflory na wacik kosmetyczny i włożenie go na dno kosza. Dzięki temu z szafki pięknie pachnie przez długi czas.
Zoflora bardzo dobrze radzi sobie z przykrym zapachem z rur i odpływów. Wystarczy, że wlejecie zakrętkę lub dwie do zlewu lub sedesu i zalejecie gorącą wodą. Zoflora zabija 99,9% bakterii i pozostawia piękny, przyjemny zapach. Czyszczy nią również nasz stół w kuchni, jak i stolik córeczki. Jednak jej stolik zawsze wycieram na czysto drugi raz, a potem ręcznikiem papierowym do sucha, by nie miała kontaktu z tymi środkami. Na opakowaniu Zoflory jest napisane, że możecie spokojnie stosować ją na powierzchni, gdzie są psy lub dzieci. Jednak producent zwraca uwagę, by używały jej wówczas, gdy jest już sucha. Zoflora super czyści również listwy przypodłogowe. Czyste blaty w kuchni to dla mnie priorytet, a dzięki Zoflorze są idealnie zdezynfekowane i pięknie pachną. Łazienka to kolejne pomieszczenie, gdzie czystość powinna być priorytetem. Po umyciu toalety wewnątrz warto użyć roztworu Zoflory, by zdezynfekować deskę, a także spłuczkę. Baterie, umywalki czy wanna, każda z tych rzeczy jest przez nas bardzo często używana, więc warto je również zdezynfekować i odświeżyć. Ja robię to bardzo regularnie. Dziecięce nocniki czy nakładki na toalety są narażone na rozwój bakterii, dlatego też i tutaj Zoflora sprawdzi się idealnie. Ja radzę po umyciu Zoflorą dokładnie spłukać wszystko czystą wodą. Do mycia podłóg zawsze dolewam zakrętkę Zoflory. Dzięki niej podłoga jest nieskazitelnie czysta, a przy małych dzieciach, które dużo czasu spędzają na zabawie na podłodze, jest to szczególnie ważne. Miejsca, gdzie bawią się nasze dzieci, też warto raz na jakiś czas poddać dezynfekcji, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy dużo łatwiej o rozwój różnych chorób. Pisałyście mi również, że używacie Zoflory do mycia podłóg mopami parowymi lub robotami mopującymi. Ja nie mam takich urządzeń w domu, więc nie testowałam tego. Myślę jednak, że musicie poczytać dokładnie instrukcje lub zalecenia producentów takich sprzętów. Możecie również umyć nią wnętrze auta, deskę rozdzielczą czy boczne plastikowe elementy. Piękny zapach zostanie w samochodzie na długo. Zoflora idealnie zdezynfekuje włączniki świateł, klamki, pilot do TV czy ekran telefonu. Wystarczy rozpylić ją na miękkiej szmatce i przetrzeć na tych miejscach, aż roi się od bakterii. Po skończonych porządkach wrzucam wszystkie moje zużyte ściereczki i mopa do pralki, a do proszku i w miejsce płynu do pukania wlewam Zoflorę. Tak samo robię, kiedy piorę ręczniki, dywaniki łazienkowe czy koce, by każda z tych rzeczy była zdezynfekowana i pięknie pachniała. Mam nadzieję, że taki filmik przypadł Wam do gustu i że wyczerpałam temat zastosowań Zoflory. Bardzo proszę, piszcie w komentarzach, jeśli jeszcze o czymś zapomniałam. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!